To będzie raczej luźny vlog. Pomimo tego, że spełniłem jedno ze swoich marzeń i zrobiłem sobie coś giga głupiego, to jednak poza tym darciem mordy i kręceniem beki ze żmiją przyda się coś takiego normalnego. Cześć, mam do was pytanie. Albo do ciebie na przykład, bo potrzebuję mieć taką sekę jak skacze. Mogłabyś to po prostu nagrać jak skoczyć to tyle, co tak? Bym cię potrzebował. Nie wyglądasz na osobę, która szybko biega, także raczej mi kamery nie ukradniesz. Nie. Dobra, siema. Dzięki bardzo, miłego dnia dla ciebie. Pozdro. Warszawa. To ona jest celem dzisiejszej podróży. Przyjechałem tu po to, żeby nagrać piosenkę, no bo co to? Bo zawsze chciałem zobaczyć, jak to jest. A w dodatku w tym tygodniu mój przyjaciel, czyli Byku, miał swoje 18 urodziny. Padło na pomysł, że mogę mu zrobić ciekawą niespodziankę. Proszę bardzo. Halo, Szymana. Słucham. Ups, otwiera się? Co jest? Jadę gdzieś do góry. Wracam tam. To już nie jest Lubsko i dziwna działka. Życie w wielkim mieście. Ale ja takiej nie potrzebuję, wolę siedzieć na działce w Lubsku. Trochę pochillowałem i ruszyłem do Piaseczna, czyli miasta, w którym mieszka Byku. Dobra, misie, jesteśmy na szkole i szukamy teraz szkolnej. Oczywiście tu jest ta jego apteka. Nie pamiętam, gdzie to było dokładnie. I plan jest taki, że wbijam mu się na chatę i budzę tego syna, bo śpi. Mama mnie go wpuści, wszystko jest do... Z jego mamą jestem już dogadany, o ile pamiętam, to był ten budynek nad apteką. Nie jestem pewien, szkolą się zaraz pisze i idziemy go budzić. To może być turbo zabawne. 500 metrów. Ile? Co tam się idzie? 8 minut z buta? Taki disclaimer, ciekawostka. Sąsiadem Byka, nad nim mieszka typowy rzepa. Typowy rzepa to ten gości od trzepaka, nie? I jogurtu mocy. Witam was, moi fani. O Boże, co za klitka. Nie, to było za mocne. Co tam, panie Farbergen, musisz się szykować na Warszawę teraz. No. Co jest grane w ogóle, ale ty stary śpisz jak kamień, ja tutaj ten nie wiem jak światło zapalić ani... No stary, ogólnie to cię okłamałem z tym całym wyjazdem warszawskim i sprawa jest taka, że w dniu jutrzejszym siedzimy fakt faktem w Warszawie, ale... Już zowie. Dobra, to cię okłamałem z wyjazdem i masz już przeze mnie nie w czasach kupiony bilet w jedną stronę do Lubska i teraz jeszcze aby do Lubska i wracasz dopiero w niedzielę. No. No i też będziesz na morsowaniu już mi. Ja już nie nagrywam. No i dobra, kolejny dzień, czyli sesja w No Bo Co To. Kurde, bynajmniej dla mnie takie miejsce ma naprawdę swój klimat. Te wszystkie płyty, które przesłuchałem na Spotify tyle razy, wypłynęły właśnie z tego miejsca. Czułem się jak w jakiejś świątyni trapu w Polsce. Stresuje się fest? Bo ten numer nie jest jakiś wybitny. Zresztą sam tam śpiewam, że kupiłem łańcuch, żeby trzymać sobie krótko, to w ogóle do mnie nie pasuje. Zobaczymy, co z tego będzie. Wszyscy mi się tak jebią. Widzicie, wy co, ja chcę mu się zrobić. Kupiłem ten łańcuch, żeby trzymać sukę krótko! Jeżeli każdy chciałeś mi coś dać, no to obejdzie się raz. Dobra. Spróbujemy z tym przyspieszeniem, mam problemy, zobaczymy jak wyjdzie. Ty dużo pierdolisz, jesteś telefonową budką, ty p***wo, kiedy wstaję rano, to potem... dobra. To, że mnie poznała, to jest jej największy flex, nie ma... Nie. Nie, bo te botu nie pasuje, to mam inaczej napisane, źle to nawinąłem. Czekaj, ściągnę sobie bluzę, bo kurde, gorąco sobie trochę. Ja p***ale, jakie to jest ciężkie. Nie, lustroka! Nie, to za pół kurde, to. O kurde. Bardzo ciekawe doświadczenie ogólnie. I git, i teraz tak też myślałem, może jakieś takie, że coś takiego, wiesz, nie tyle co podbitki wersów, to jakieś, wiesz, luźne dźwięki w tle, może coś by to dało radę. No to co było jest w miarę git, myślę, teraz. O, dobra, jest git chyba tak, mi się wydaje, w miarę w porządku, myślę. Zmiana pomieszczenia. Ale to jest... O. Nie, no myślę, że chyba nie było aż tak źle. To też pierwszy raz, to też nie spodziewałem się, że będą jakieś fajerwerki, bo to jednak niby, wiesz, tu masz mikrofon, a to jednak kompletnie co innego, nie? I to inaczej. Serio, no spodziewałem się, że to aż taka zmianka będzie. Kupiłem ten łańcuch, żeby trzymać sukę krótko. Kiedy mi się znudzi, to ją oddam innym ludkom. Myślę, że nie jest źle. Nie jest źle jakaś. Nie wiem, co sobie radzisz, no, to prawda. Tak ogólnie, na przykład, nie wiem, dziennie to tak dużo osób tutaj się przewija, tak, takie nagrywki, że... No. Często się zdarzają takie osoby, co na przykład kompletnie jakby przez całą sesję na przykład nic nie idzie wyciągnąć. Nie, to czyli nie jest aż tak źle chyba. Yeah. Chyba może być. To też tak na szybko, bo zaraz koniec w sumie dużo. Coś z tego. Chyba już dzisiaj jest dobrze. Ciągle tu patrzę na przód. Przy sobie chcę tylko brata. Niepotrzebny nowy but, nie? Chyba na tym skończę po prostu tak. Nie, ryjesz mi głowę jak Bóg, gdy mówisz do mnie. Nie, kurwa mać, a już. Ej. Dobra. Raz.
Ale pojebane. Pojebane efekt, co nie? No. Wow, wow, la, la. Czy sobie jesteś go rada? Właśnie, mogę sobie rapować, jestem za. Jestem głodny. Jestem głodny. No, na pewno tu jeszcze kiedyś wrócę. Bardzo mi się podobało. Także mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. I kurwa, idziemy na trening do WCA na Burgera. No niestety do WCA nie dotarliśmy, bo bykło obsrał zbroję. I właśnie, i tu pierwsza kwestia. Czy tam wrócę? W sumie to nie wiem. Kurde, w sumie odwaliła się trochę lipo. Byłem pewny, że po sesji w takim studiu dostałeś po prostu ślady. Wiecie, później możecie tym majstrować, nie? To jest trochę zabawy i naprawdę z takiego pomieszczenia jak tam, z takiego drugiego sprzętu, to dużo można wyciągnąć. On mi wysłał jakiegoś pilota, gdzie no niby brzmi jakościowo to dobrze. Ale to już jest zrenderowany plik, na którym w ogóle autotune jest podłożony chyba w jakąś inną tonację i totalnie nie możesz nic z tym już zrobić. Zresztą posłuchajcie tego, żeby zobrazować wam mniej więcej o co mi chodzi. Tak to brzmi, jak są dobrze ustawione pokrętła. One nie patrzą na nas, to po***le. Mnie za szybko ten czas, podpieraj ścianę. Dziwne ciałka to jest pas. A tak to brzmi, jak pokrętła są ustawione źle. One nie patrzą na nas, to p***ale. Mnie za szybko ten czas, podpieraj ścianę. Dziwne ciałka to jest pas. Co tu jest grane? I przez to, że nie dostałem śladów, tylko jakiegoś pilota, to ja sobie sam nie mogę tych pokrętł ustawić. I no pomimo dobrej jakości i sporego potencjału, to brzmi jak totalne gówno. Idziemy. Idziemy. Dobra. Rozumiem to po YouTube'owemu. Też próbuj po YouTube'owemu, dobra? Jak po YouTube'owemu? Siema widzowie, właśnie jesteśmy w pociągu do 8 godzina. Tak, wielki pociąg. Tak, jest tutaj normalnie, jest tutaj tak świetnie, tak boli mi się. Jest tak świetnie. Nie mogłem się doczekać, żeby jechać tym pociągiem. Tak mi się podobają siedzenia, są tak turbowygodne, nigdy nie siedziałem na lepszych siedzeniach. Nie wiem. Można zrobić wszystko, można sobie zgasić światło, w dodatku widzimy piękne widoki, mamy piękne widoki, prawda? Jakie są piękne te widoki? Piękne widoki. Te widoki są bardzo piękne, to są najpiękniejsze widoki, jakie kiedykolwiek widziałeś, nie mówimy tutaj o mnie, rozumiesz? Widzisz jak dla was widzowie. Dokładnie widzowie, także widzimy się jutro w Łódzku, spotkamy się mnie i będziemy oglądać, co musimy oglądać? Będziemy też fejmy, my mamy, będziemy oglądać. Morsowanie widzowie, morsowanie. Morsowanie, żeby zostawić łapki w górę. Musicie stawić łapki w górę na Wimierskiego i ogólnie łapkę w górę za ten odcinek, bo ten odcinek był super świetny, bo przyjechałem do niego 500 km, jechałem 500 km do niego tylko po to, żeby go obudzić, tak go wystraszyłem, że się zestrał. I to była świetna niespodzianka, zrobiłem mu niespodziankę, zrobiłem to wszystko specjalnie dla niego. I to nie jest tak, że musiałem Warszawę zahaczyć po coś i to było tylko rykoszetem. Nie, to nie, ja specjalnie przyjechałem po to, żeby zrobić mu niespodziankę. Tak, taki jestem, a to wszystko dla was widzowie, to wszystko dla was. A ta niespodzianka to był prank roku moim zdaniem, wiesz, tak uważasz? Tak uważam. W takim razie, jeżeli podobał wam się ten materiał, to musicie zostawić łapkę w górę. I subskrypcji na kanale. Dzwoneczek. Siema. Widzisz, jak to nas dobrze towarzy? I po co jakieś twoje 5 minut? Nie widziałem tam takiej energii.